Planowanie z mieszkańcami. Trwają prace planistyczne w zakresie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części pasłęka w rejonie ulic Strażackiej, Konopnickiej, Wojska Polskiego, Władysława Jagiełły oraz Bohaterów Westerplatte w pasłęku. Planowane zmiany obejmują m.in. zmianę powiązań komunikacyjnych oraz zmianę parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym wysokości zabudowy, dopuszczenie funkcji usługowych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, terenów sportu i rekreacji, zieleni urządzonej, parkingów i garaży wielkopowierzchniowych oraz zmianę warunków podziału nieruchomości. Większość terenów wnioskowanych zmian obejmuje obszar po zakładzie Orwo, w bliskim sąsiedztwie pasłęckiej starówki, na terenach podlegających restrukturyzacji i rewaloryzacji zagospodarowania, gdzie głównym celem jest między innymi zagospodarowanie terenów zdegradowanych poprzemysłowych, takich jak odlewnia Orwo, dawniej Bumar Waryński. Jest to bardzo ważny i wyeksponowany teren, położony w centralnych rejonach miasta Pasłęk, w sąsiedztwie zabytkowej pasłęckiej starówki.